No hej, siemaneczko wam. Oto ja, Seal postapokaliptyczny, czyli bardzo rzadki egzemplarz Seala, który już widział za dużo i wie za dużo i zdecydowanie nie był na to gotowy. Zapytacie się, dlaczego Seal będzie postapokaliptyczny? Ostatnio jak byłem postapokaliptyczny, to byłem elegancki w ogóle, bo opowiadałem o Falloutie. To teraz pora opowiedzieć wam o czymś, co nie jest eleganckie. Ni hu hu nie jest eleganckie. Opowiem wam dzisiaj o Neuroshimie. I to w tej edycji specjalnej na 5e, czyli w tym żarcie, który spóźnił się o dokładnie miesiąc, ponieważ dokładnie miesiąc po 1 kwietnia została zapowiedziana. To była komedia od samego początku. Pomyślcie więc o tym, że tak, jest Neuroshima, system, którym jest dziurawy jak stare gacie wypierdziane przez mutanta. No i jeszcze potem rozjechane przez czołgi Molochu. No i teraz pomyślmy o tym w ten sposób. Skoro to jest tak słabe mechanicznie, to jak będziemy przerabiali to na coś nowego, no to chyba wybierzemy coś wow, co będzie pasowało. Nie. Wybraliśmy kurna dedeki. Piątą edycję. Trzewiczku, wybierz dedeka. Która już jest stara. Czemu? Dlaczego? Kurka. Dlaczego? Nie wiem. Tak, ale jeżeli myślicie, że ten odcinek będzie rant na Neuroshimę i to dlaczego jest, jaka jest, to macie rację, żartuję, nie macie racji, bo dzisiaj będę sprawiedliwszy. Także tak, przygotujcie swe gogle, herbatki, sratki, co tam tylko macie. I jak trzeba, to setkę. Bo rozpędzamy się do takiej prędkości, że cofniemy się w czasie do 2004 roku i tego, jak powstała Neuroshima. Nie no, tak w praktyce nie chce mi się wam opowiadać o tej całej historii, chociaż jak będziecie chcieli, to możecie napisać w komentarzu, może kiedyś taki odcinek powstanie. Dzisiaj zajmiemy się tym, czy to w ogóle działa, czy ma prawo działać, no i jak wygląda ta jazda próbna. Jedziemy! A więc od samego początku. Więc zrobiłem sobie notateczki. Notateczki z mojego czytania Neuroshimy na spokojnie. Oczywiście mówimy cały czas o piątej edycji, a konkretnie o jeździe próbnej, która oczywiście ma pierdylion duchochronów na samym starcie, że no ogólnie to jest jeszcze jazda próbna, że jeszcze nie, że jeszcze są błędy. Jak to jest, że robimy zbióreczkę i nie mamy jeszcze systemu. W sumie to niby coś tam mamy, ale w praktyce to jest to kompletnie dokończone. I w dodatku jest to wydawane przez wydawnictwo, to zbiórka robiona jest przez wydawnictwo, które z całym szacunkiem, bo mamy różną historię z tym wydawnictwem. Natomiast ja powiem szczerze, że mam problem do tego, że wydają wszystko na D20-kach i cały czas na uparcie się trzymają tych mechanik, podczas kiedy na przykład setting kompletnie moim zdaniem do tego nie jest dopasowany, ale okej, może ja się czepiam. Maybe. Natomiast, ale ostatni był Torgal, o ile dobrze pamiętam, poprawcie mnie, jeżeli się mylę. I on jeszcze nie wyszedł, nie? Ale już zabieramy się za kolejne i łapanie wielu srok. Ale dobra. To rzeczy, żeby nie było, że się czepiam i tak będzie. Bardzo odważnie swoją drogą ze strony wydawnictwa, że zaoferowali mi ten starter, więc za to szacunek, szapoba, jakby. Ja mówiłem, że chcę być uczciwy, więc poza moim osobistym narzekaniem będzie też troszeczkę więcej konkretów. Spokojnie, no to wszyscy czekamy, prawdaż? Po kolei, więc po pierwsze, graficznie wygląda to zajebiście i z tym chyba każdy się z nas zgodzi. Jakby jeżeli będziecie teraz widzieli te przebitki, to zdajecie sobie sprawę z tego, że no to wygląda. Jakby ten cały licznik choćby jest coś mega, jakby to jest taka drobnostka, nie? Ale licznik tych stron to się aż chce przekartkowywać, żeby ten licznik sobie chodził jak prawdziwym jakimś tam starym samochodzie, czy w czymś. Zarąbiste to jest, jakby do tego nic się w ogóle nie czeka, to jest moim zdaniem genialne. Grafika, te wszystkie ilustracje są super. Co z tego, że lorowo sugerują, że akcja dzieje się w innym miejscu niż powinna się dziać, przynajmniej z tego, co mi mówili znajomi, którzy się bardziej znają na tym uniwersum. Ale dobra, ja cały czas będę starał się mówić z tego, co ja widzę z mojej perspektywy, czyli z perspektywy osoby, która nie jest jakoś mega lorowo zaznajomiona, ale dochodzą mnie słuchy, że nie wszystko hula tak, jak powinno. Dobrze, więc dalej, licznik, tak jak mówiłem, jest świetny, to jest w ogóle mega plus smaczek, więc mamy na razie plus za grafikę, minus za lorowość grafiki i plus za licznik.
Kolejna rzecz to to, że już na starcie właśnie jest ten zawalowany imersyjny bełkot wpleciony w przekaz, że no nie jesteśmy gotowi, to tylko testy. No jest to straszny drupochron, który pokazuje, jak mechanicznie twórcy są moim zdaniem po prostu w D. I no nie. Moim zdaniem można było naprawdę na spokojnie się tym projektem zająć po cichu i go dopracować, a dopiero później publikować. Nie wiem dlaczego, żeście się tak szybko na to zdecydowali. Chociaż nie, w sumie mogę się domyślić dlaczego, no bo wiecie, rocznice, tak dalej, akurat 20 lat od Neuroshimy, no... Jak dla mnie te zabiegi marketingowe ponad jakość podręcznika mogą być błędem, mogą być gwoździem do tej postapokaliptycznej trumny, no ale dobra, lecimy dalej. Kolejna rzecz to minus z mojej perspektywy, żarty o podcieraniu dupy książką, hehe, zabawne, bo kupa. Humorek jest gimnazjalny. Właściwie to bym powiedział chujmorek. I to widać w opór. Natomiast ja mówię, że to minus. Ale jestem pewien, że fani starej Neuroshimy mogą powiedzieć, że to jest plus, bo to jest oddanie Trzewiczkowi to Trzewiczkowe. Jakby taka była Neuroshima. Więc niech będzie, niech będzie. Jeżeli komuś to siedzi, spoko. Ja daję to jako minus, ale uważam, że to jest taki plus i minus to jedyne, co widzę. Kolejna rzecz to kody QR, a właściwie ich brak, bo kody QR nie istnieją. Znaczy, mają być. Są powiedziane, że jest kod QR tu, kod QR tam, a ja mam pustkę. I to bynajmniej nie w mózgu, chociaż pewne osoby tak twierdzą. Więc nie, moi drodzy, nie ma tam kodów QR w mojej wersji. Słyszałem, że podobno w innych wersjach tego startera już są kody QR. No w mojej nie ma, więc nie mogę skomentować tego, jak wyglądają rzeczy za kodem QR. Podejrzewam, że gdybym przeszukał internet, to bym znalazł te karty. I w PDF może już jest dobrze. Ja mówię cały czas i opieram się tylko i wyłącznie na tą papierową wersję, którą dostałem. Nie ma. Nie ma. Więc jak nie ma, to dla mnie nie ma. A powinno być, więc kolejny minus. I to dosyć spory, bo nie wiem jak wy, ale gdybym ja wysyłał coś do osoby, która wiadomo, że jest sceptycznie nastawiona do mojego produktu, to bym się upewnił, że ten produkt działa. Że ten produkt jest dobrze zrobiony i dowieziony. Albo przynajmniej w takiej formie, w jakiej powinien być, bo chyba w takiej powinien być, że są te kody QR, nie? Ale dobra, dobra, ponownie może się czepiam, to się wyklepi, nie wiem, house ruluje sobie kody QR. Fajne jest na pewno lorowe wytłumaczenie, co jest 5 w uniwersum. Na dwie A4, nie do końca z pełna, ale dwie A4. Wszystko. Macie tam naprawdę, może w cudzysłowie po łebkach, ale na tyle, na ile potrzebujemy w takim starterze, mamy wszyściutko. Wiemy, że jest Moloch, wiemy, że jest Neo Dżungla, wiemy, że jest takie miasto, strakie miasto, w Detroit się wyścigują, gdzie indziej się nawalają, jakby wszystko wiadomo. Super, super. To na duży plus, bo zmieścić się na dwóch A4 i po prostu powiedzieć wszystko, co trzeba, super. Literówki za to, uhuhu, moi drodzy. Bo mamy te całe kolory. Pamiętacie kolory z oryginalnej Neuroshimy? Tutaj mamy na starcie dwa powiedziane, z czego jest to rtęć i chrom. Chrom to jest ten podstawowy, że wszystko pięknie, ładnie, bohatersko, a rtęć to już trochę mniej bohatersko. Zgadnijcie, czym się różni. W rtęci, w porównaniu do chroma, mamy choroby i fobie. Czyli coś, co było też w oryginalnie, nie? Tylko, że choroby i fobie są zrealizowane tak, że mają mały wpływ. Są to dwie rzeczy, dwie dodatkowe mini zasady. Z czego będę się czepiał, bo choroby moim zdaniem są średnie, bo nie da się ich wyleczyć z natury. Ja wiem, w oryginale chyba też tak było, ale ludzie, jakby... To jest tylko taka upierdliwość drobna i w sensie to jest zmarnowany potencjał, bo żeby był jakiś trudny, ale jednak sposób na wyleczenie się z chorób, no to kurczę, to może napędzać wam całą kampanię, jakby... Like this! Korzystajcie z tego, dlaczego nie? Albo fobie akurat są fajnie zrealizowane. Są bardzo proste, mogą trochę napędzać fabułkę i tak dalej. One są dobrze zrealizowane, tutaj się nie będę czepiał. Fobie są super i uważam, że fobie w ogóle to jest coś mega i jak najbardziej fajnie, tylko że to trochę za mało, żeby odróżniać kolor chromu od rtęci, bo to jest dla mnie taki chrom, tylko że ktoś na niego napluł. To jest max zmiany koloru. W każdym razie, jak mówiłem o literówkach, no to w tym dziale z chorobami i fobiami mamy to, że rtęć jest, przepraszam, że chrom jest bez choroby ani fobie. Więc to miało być bez chorób ani fobii, czy bez choroby ani... Nie wiem jak oni to chcieli zapisać, w każdym razie jest to błędne i odmiana języka polskiego to jest trochę podstawa, jak się wydaje rzeczy po polsku. Zwłaszcza jak się jest polskim wydawnictwem. Wydaje się coś, co wydało kiedyś polskie wydawnictwo. I wydaje się to po polsku. Nawet jak na piątej edycji. W
Wspaniale zarysowana i kolorowa charakterna ekipa bohaterów graczy. To jest ogromny plus. Uważam, że ci bohaterowie, których mamy tutaj na start, są charakterni, charakterystyczni, krótko opisani, ale wszystko o nich wiemy co trzeba i naprawdę chce się nimi grać. Szczerze, przeczytałem to i miałem takie, kurde, no zagrałbym tym, naprawdę, totalnie bym tym zagrał. Zwłaszcza tym świrusem, który jako jedyny wpieprza się do ekipy, nie dlatego, że reszta jest, bo musi być na tej misji, bo nie ma pieniążków, bo chce się utrzymać. Tymczasem ten jeden świrus, który wygrałem z tobą w karty, a teraz musisz mnie wpieprzyć do swojej ekipy, bo ja chcę też iść na tą misję. Jakby sztos. Cymesik, jakby szacunek. No ale dobra, a teraz przechodzimy do mechaniki, prawdaż? Bo po tym jak mieliśmy lorowe wstępy i inne rzeczy, no to musimy przejść do mechaniki, a mechanika to 5E, więc... musiały być dziury, prawdaż? Więc po kolei, kochani. Klasyka 5E, czyli głupoty, których nie zniosę. Mógłbym zrobić taki kącik w każdym odcinku, w którym mówię o czymkolwiek związanym z 5E. Kochani, mądrość i inteligencja. Więc z perspektywy słownikowej i każdej innej, jak sobie sprawdzicie, to mądrość to jest ta wiedza nabyta, to jest ta wiedza, tak dalej, jak ktoś jest ogarnięty, tak dalej, nie? A inteligencja to to, jak sobie radzimy w nowych sytuacjach, jak poradzimy sobie, kiedy nagle z dupy sytuacja się kompletnie zmienia. Więc czym jest mądrość i inteligencja w zadekach? No jest kompletnie odwrotna! Dlaczego? To tłumaczenie jest fatalne! Ja tego nie lubię, można to naprawić tłumaczenie, ale nie, bo będziemy tłumaczyć dosłownie tak, jak było w oryginale. To samo było w piątej edycji Deteków w polskiej wersji, ale to samo jest tutaj. Dlaczego za każdym razem robimy ten sam błąd? Bo co, bo inaczej to nazwiemy i możemy to zaakceptować? No możemy, ale po co? Skoro możemy to naprawić i to niskim kosztem. Nie wiem, no kurczę. Czarodzieje z wybrzeża wam zabronią, przyjdą i wam wklepią różdżką do łba, no... Jak bardzo głupim trzeba być, drodzy czarodzieje z wybrzeża, bo wiedza, którą nabyliśmy właśnie, to jest właśnie wiedza, mądrość, natomiast inteligencja, czyli łatwość łączenia faktów, tak? Więc mądrość odpowiadająca jest za czujność, podświadomości i zmysły. To jest fatalne tłumaczenie i fatalny wybór, właśnie rodem z dawnych, nieprzemyślanych deków. Rozum czy pojętność, tak można by było nazwać inteligencję, a z kolei mądrość, skoro ma być zmysłami, dlaczego by nie nazwać tego właśnie zmysły? To jest taka prosta zmiana, tylko jasne, wtedy już nie będzie pięknych 6 atrybutów, które nazywają się mądrość i inteligencja między innymi, tylko będzie po prostu siła, zręczność, pojętność, rozum. To nie brzmi tak dobrze, tak? Moim zdaniem, serio, kwestia przyzwyczajenia, a mogłoby wyjść na lepsze i to logiczniejsze i bardziej wychodzące z logiki. Ale lećmy dalej. No bo jak to nie naprawi ją... Znaczy w sensie, moim zdaniem, możecie to naprawić. Naprawdę, możecie to naprawić, możecie to zmienić i byłoby super. Serio. Ale czy to naprawicie, wątpię. Wiem, że możecie. Czy to zrobicie, wątpię. Ale jeżeli to zrobicie, to super, to mega szacun dla was. Ale nie będę się nastawiał. Natomiast lecąc dalej, jak tego nie naprawicie, to najwyżej sobie to zhausrulujemy, prawda? Znowu. Dobrze, dalej. Modyfikatory z D&D to moim zdaniem głupota. Ale jak chcieliście mieć 5E, to macie 5E z całym tego dobrodziejstwem inwentarza. To jest moje spostrzeżenie, nie błąd samych autorów. Błędem co najwyżej był właśnie dobór tej mechaniki. Pomijając biznesowy aspekt popularności, który był wybitny. Jakby, jak widziałem biznesowo, to spoko. Tylko, że myślałem, że te RPG są do grania, a nie do biznesu. No ale jak widać, może się mylę. Prowadzenie pojazdów. Z czego? Zagadka. Zagadka dla was, którzy nie czytali. Z czego może być prowadzenie pojazdów w DDK? W DDK-ach nie ma pojazdów, prawda? No chyba, że jakiś starowiec czy coś. No, albo dorożka. Ale z czego będzie, nie? Jakby... To jest wasz moment. Wpiszcie w komentarzach. Ja bym powiedział, że zręczność. Co powiedzieli autorzy? Autorzy stwierdzili, że prowadzenie pojazdów jest z mądrości. Logiczne przecież, nie? Bo jesteś mądry, to lepiej prowadzić samochód. Co? Podejrzewam, że to kolejne głupoty jeszcze tego właśnie mądrość, inteligencja. Być może, a może nie, nie wiem. Ale dla mnie to jest głupie. Ale mimo wszystko mam wrażenie, że to głównie dlatego, że inaczej mądrość byłaby dumpstatem. Ona nie ma nic. Moim zdaniem w neurosiłie nie musi być mądry. W kategoriach dedykowej mądrości. No chyba, że czujność, no jasne, tam czujność się przyda, nie? Troszeczkę z tej mądrości dedykowej. Natomiast, żeby to nie był dumpstat, trzeba coś mu dodać. No i dlatego mamy tutaj prowadzenie pojazdu. Dla mnie z dupy, no ale okej. Rzuty Castona o dostępność. Super rzecz! Jakby świetna, mega dobra, potrzebujemy tego jak handlujemy, żeby wiedzieć czy coś gdzieś jest, to jest postapo, zajebiście!
kompletnie żywcem wzięte z zwykłej Neuroshimy chyba, tak mi się przynajmniej wydaje. Albo z czegokolwiek innego, bo to nie wygląda, żeby to pasowało do dedeków. Jakby cast of dedekach? Nie wiem, poprawcie mnie, bo może ja, jako niezbyt fanatyczny fan, a konkretnie raczej antyfan dedeków, nie, może nie wiem, ale Castoa się raczej nie używa, nie? To nie Warhammer. Więc dziwne, kompletnie z czapy, ale okej, okay, jakby sam pomysł tego, żeby rzucać do dostępności, świetny, dobrze. Więc to taki plus, minus. Plusy, minus to jedyne. Plusy, minus to jedyne, co widzę. Raczej plus, który nie pasuje do tego. Granat, teraz, o ludzie, przechodzimy do creme de la creme, na co czekałem cały ten odcinek. Granat, kochani, to jest 4K6. 4K6 obrażeń. Średnio, czyli 12. Punkty wytrzymałości na start to mogą wynosić, uwaga, uwaga, no jak mamy K10 jako kości, no i mamy 2 K10, czyli możemy wynosić 20. Plus modyfikator siły, ale hej, hej, nie wliczajmy modyfikatora siły, prawda? Po co mówić? Nie mówimy o modyfikatorze z siły, nie mówi się o modyfikatorze siły, więc powiedzmy, że 20. To może się zdarzyć. 19 nawet. To może się zdarzyć. Z palcem w D, prawdaż? Więc mamy 20. Nie wliczając modyfikatora siły, ponawiam. I jeżeli przytulisz granat, albo nawet potrzymasz sobie w łapce, odepniesz sobie zawleczkę i to po prostu będziesz tańczył makarenę, baila, baila, la, la, to granat zadaje ci średnio 12 obrażeń. Czyli masz jeszcze 8 habeków. Nie wliczając w to rzutu na zręczność, który obniża to o połowę. Trzymaliście kiedyś granat z odpiętą zawleczką przez więcej niż 10 sekund? No bo ja jestem pewien, że to by was nieźle rozerwało. Ale tutaj autorzy stwierdzają, że jednak nie. Niesamowite, nie? Neuroshima, wow! Okej, okay, może ja się czepiam, prawda, że ja się czepiam, to samo, tego typu głupotek, mamy tutaj całą masę, jakby cały zasięg gratu są zupełnie szczapy. Damage broni, kochani. Zobaczmy, więc tak, jeżeli lubicie pulpę, to jasne, to myślę, że to kupicie, bo to nie musi być bliskie rzeczywistości, prawda, tylko że Neuroshima miała być trochę symulacyjna, tak, oryginał. Ale tutaj przechodzimy na inną mechanikę, możemy mieć w dupie symulacyjność, tylko to kompletnie zaprzecza temu, co chciałaby robić Neuroshima, ale dobra, chcemy to uprościć. Ale dlaczego uproszczenia muszą być kosztem jakiejkolwiek, kurde, logiki? No ale nie, to jest postapą, możemy sobie zrobić, to jest wymyślony świat. Silu, to się czepiasz. No będę się czepiał, bo jeszcze jak latamy smokiem, innym smokowcem albo arakokrom i rzucamy w siebie wymyślonymi promieniami światła i ciemności, to jeszcze będę miał to w dupie. Ale jeżeli chcemy robić post-apo z ludźmi, to może jednak byśmy to zmienili. Albo obrażenia od amunicji zależą, prawda? Fajny motyw, nie? Im większa amunicja, tym większe mamy kości obrażeń. Super. Tylko że... 38. Najmniejszy kaliber, jaki tutaj jest, ma K4 obrażeń. Kochani, nie ma tutaj przycelowywania w konkretną część ciała, więc jeżeli ktoś ci strzeli z 38, to masz K4 obrażeń w całe ciało. Uhuhu, zabawa! Ale tak, zalepicie se chaos rulem, nie? Więc... Moi drodzy, najwyżej jak w Tomie i Jerrym będziesz miał łeb osmolony, jak dostaniesz z takiego K4. No ale dobra, czepiam się. I kontynuując, więc skoro nie mamy, mamy brak zasad oszczędzania z przyłożenia, mamy brak zasad tego typu wszystkich. No i co? No i to nie wygląda dobrze, ludzie, to nie wygląda dobrze, to się aż prosi. Już o innych kalibrach naprawdę ominę tam, bo mógłbym długo gadać o tym. Albo o tym, że nie ma granatu hukowego, to czy, przepraszam, jest błyskowy, ale nie ma hukowego. Ale dlaczego Steelu się czepiam o to, że nie ma jakiegoś granatu w tam postawce? No bo jest w scenariuszu! Ludzie, to jest w scenariuszu, więc to powinno tutaj być! Mam se... No tak, zhalsruluję sobie. Ale dobra, dobra, czepiam się! Co do scenariusza, jest prosta budowa cepa. Łatwy, prosty i przyjemny. Znaczy powiedzmy, że przyjemny, no może być, tak. Nie jest żadną wybitną rzeczą, ale dobrze pokazuje to, co trzeba. Tylko że na końcu jest walka. Nie będę wam mówił już czym, nie będę wam spoilerował. Grunt jest taki, że ta walka jest po prostu średnia. Bo to jest typowy worek na punkty wytrzymałości, jak w każdych dedekach. Z jednym gimmickiem, który sprawia, że na przykład może zacząć się coś dymić i to sprawi, że pancerz, jakby trudność trafienia przeciwnika się zmieni. Albo inne pierdoły tego typu, drobne zmiany. No niby fajne, ale cały czas bez szału.
No i powiem wam szczerze, że no okej, scenariusz może być. Dla mnie dupy nie urywa, jak ten granat hukowy, którego nie ma. Ale fajnie, że mamy scenariusz. No i być może go nawet poprowadzę. Może kiedyś, nie wiem. Zastanawiam się jeszcze cały czas. Chciałem wesprzeć Neuroshimy i teraz cały czas się zastanawiam, bo trochę gorzej mam z hajsem ostatnio, ale tak sobie myślę, może wesprę. W sensie, cały czas po tym wszystkim, co wam powiedziałem, muszę jedną rzecz powiedzieć. Jeszcze. Jasne, rypie, śmieje się i tak dalej, kpię z tego. Ale to nie jest takie złe. Serio. To nie jest takie złe. Uważam, że ma to potencjał. Po wielu, wielu naprawach i tu wyklepiemy, tam wyklepiemy, dałoby się z tego coś zrobić. I uważam, że nawet warto coś z tego zrobić. Ale czy autorzy to zrobią? Ja bym chciał, żeby zrobili. Bo w sumie, gdybym było to jakieś 5 lat temu, albo więcej, i nie było systemów PBTA, i nie było wielu innych apokaliptycznych rzeczy, jak Fallout, czy inne rzeczy, to pewno bym mógł to nawet grać. No ale teraz mam po prostu większy wybór i mam lepsze rzeczy z mojej perspektywy i na moje potrzeby. Jak choćby Fallout, którego kampanię prowadzę. To bardziej mi odpowiada i uważam, że jest lepiej zrobione, choćby ze strzelaniem. Ale czy to się może podobać? No, pisałbym te wypociny, gdyby się nie mogło? Czy gadał? No pewno tak, mógłbym tak napisać, ale ludzie, no nie tym razem. Po prostu mamy wystarczająco RPGów postapo i mam w co grać. Gdybym nie miał, to bym zmienił zdanie. Na ten moment mogę wam tylko tyle powiedzieć, że... to jest naprawdę dziurawe i wymaga wielu poprawek. Ale nie jest złe. Nie jest złe. Serio. Zagrajcie sobie, jest to za darmo do pobrania, z tego co mi wiadomo. Gdzie, nie wiem, szczerze mówiąc. Aż tak się nie interesuje. Sprawdźcie to. A nawet jak nie zagracie, to chociaż sobie przeczytajcie. Bo 5E bądź co bądź, tak na plus, jest proste. W sensie u podstaw. Tak kilka rzutów. Nie jest proste całkowicie i uważam, że jest fatalnym RPG na wejście. Ale wiecie, rzutka 20, taki modyfikator i lecimy coś tam. W gruncie rzeczy, zwłaszcza jak się jeszcze grało niedawno w Baldur's Gate'a, to nawet zrozumiałe. Tylko, że no dziurawe. To jest RPG jak Warhammer druga edycja. Dla jednych to będzie zaleta, dla innych wada, ale chodzi mi o to, że da się to przerobić. Ma to łatwą bazę do bawienia się tym jak klockami Lego. Ale ja wolę gotowe produkty. Nie wiem, czy wy też. Być może wy też... a być może wolicie się bawić i sobie skleić z tego, co macie. Ale po co? Są inne rzeczy na rynku. Więc czy ta Neuroshima jest dla kogokolwiek? No, jak ktoś bardzo chce zagrać w Neuroshimę, to lepiej chyba niż oryginał. Chyba. Ale czy warto? Jak to poprawią, to może. Także... przepraszam, drodzy autorzy. Chyba sobie sprawdzę nawet, czy dobrze pamiętam. Tak, Marcin Kubiesa. Pozdrawiam cię, Marcin, bo uważam, że masz przed sobą bardzo trudne zadanie. I uważam, że masz doświadczenie, które pozwoli ci z tego wyjść cało. I przepraszam, że jestem taki... taki jestem i ostro o tym mówię. Ale tak już mam. I szczerze, kibicuję wam. Jakby troszeczkę wiem, że brzmi jak ten android z obcego, nie? Że nie wierzę w wasze szanse, ale współczuję wam. Natomiast uważam, że da się z tego coś wyklepać. Tylko to wymaga bardzo dużo klepania. Ale daliście sobie dosyć sporo czasu, a zbiórka się udała i to wow. Więc musicie to wyklepać. Bo fandom wam tego nie zapomni, nie? Albo wyjdzie kolejny RPG i wszyscy będą mieli to znowu w D. Ponieważ tak dużo tego wychodzi. I tym oto przemyśleniem kończę dzisiejszy rant, film, opis. Jak widzicie, plusów nie brakuje. Trzymajcie się, to byłem ja, Sil. A to Neuroshima jazda próbna na 5E. Bajo. O gustach się nie dyskutuje. Ja nie dyskutuję, ja pogardzam.